rozmowy mieszkańców z politykami, nabór do szkół ponadpodstawowych, bohater, który pracuje w policji. Dzień dobry, dzisiaj wtorek, 28 dzień marca. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie mieszkańców Raciborza z Michałem Wosiem, wiceministrem sprawiedliwości oraz europosłem Patrykiem Jakim. Debata odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury Strzecha. 26 marca w Raciborzu europoseł i wiceminister sprawiedliwości spotkali się z mieszkańcami powiatu raciborskiego. Rozmowy zostały zorganizowane w ramach cyklu spotkań i dyskusji Solidarnej Polski o sprawach istotnych dla kraju oraz społeczności lokalnej. Podczas debaty obecni byli zwolennicy oraz oponenci, którzy mieli okazję na bezpośrednią wymianę poglądów z politykami. Europoseł Patryk Jaki przekonywał, że należy bronić wartości chrześcijańskich. Mówił też o wielkich korporacjach, lewicy i polityce informacyjnej, zmierzającej do osłabienia państw narodowych. Patryk Jaki zapewniał, że Solidarna Polska będzie broniła polskich interesów oraz wartości, jakie niesie ze sobą rodzina i chrześcijańskie dziedzictwo. Podczas spotkania z sali padło pytanie o Pegasusa oraz sugestia powiązań z tym programem Michała Wosia. Wiceminister w odpowiedzi poinformował, iż za podobne stwierdzenia redakcja OKO.press musiała przepraszać po wydaniu wyroku sądu apelacyjnego. Jako potwierdzenie słuszności używania Pegasusa przytoczył wielką aferę korupcyjną w Unii Europejskiej, którą wykryto właśnie dzięki temu programowi oraz przypomniał, że o jego użyciu decyduje sąd, a nie osoby będące w rządzie. W dalszej części pytań było więcej. Dotyczyły m.in. sądownictwa rodzinnego, elektromobilności, zielonych inwestycji w Raciborzu oraz przywilejów emerytalnych. Mieszkańcy Raciborza pytali również o możliwość nawiązania kontaktu z wiceministrem sprawiedliwości w celu rozmów o bieżących sprawach lokalnych. Wkrótce rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Od jutra, podczas dni otwartych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, uczniowie podstawówek będą mogli zapoznać się z ofertami edukacyjnymi. W szkołach ponadpodstawowych w Raciborzu organizowane są dni otwarte w formie stacjonarnej. Władze powiatu raciborskiego zapraszają uczniów szkół podstawowych do odwiedzenia placówek. Mamy formułę 3 dni, 29, 30 i 31. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to tutaj już szkoły podstawowe bezpośrednio umawiają się z koordynatorami w poszczególnych szkołach. Myślę, że mamy komfortowo ze względu na te 3 dni. No i przede wszystkim największa wartość dodana to jest to, że mamy stacjonarnie, czyli w normalnych warunkach niepandemicznych, czyli uczniowie oprócz tego, że na zajęciach z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych mogą się zapoznać z ogólnikami funkcjonowania szkolnictwa podstawowego, ze stron internetowych czy z portali społecznościowych, jak funkcjonują te nasze szkoły, bo chyba to najbardziej trafia do młodzieży, no to przede wszystkim w sposób taki praktyczny, namacalny, bezpośrednio będąc w szkole. Wybór w naszym powiecie jest możliwy między 5 szkołami. To Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, drugie Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Budowlanka Gastronomik oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Mechanik. Będzie to też dosyć duże wyzwanie. Te 3 dni są związane z tym, że mamy 1,5 rocznika. Tak mówimy w uproszczeniu. Czyli to są i 6- i 7-latkowie, którzy swego czasu, kilkanaście lat temu po prostu przyszli do szkoły. Tak na marginesie, w przyszłym roku mamy pusty rocznik, więc kolejne wyzwanie. I myślę, że z tego tytułu, jeżeli chodzi o te 1,5 rocznika, nie powinno być problemu. Te 3 dni dają nam komfort spokojnego zapoznania się z placówką, z kierunkami, które są w tej placówce. I nie tylko ogólnokształcącymi, ale przede wszystkim z tymi zawodowymi, czyli jednym słowem z pracowniami zawodowymi i z formułą prowadzenia na nich zajęć. Nabór do szkół powiatowych będzie trwał od 15 maja do 19 czerwca w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w szkołach oraz w informatorze naborowym. Wybieramy kilka szkół i w tych szkołach możemy, czy powinniśmy wybrać kilka kierunków. Oczywiście tutaj decyduje kolejność, tak zwana gradacja. Tak? Jeżeli nie dostanę się na potencjalnie, no myślimy pozytywnie, potencjalnie jeżeli mógłbym się nie dostać, o może tak, na dany kierunek, to drugi kierunek, który by mi odpowiadał, jest taki, więc to jest jakby kluczowa rzecz.
Oprócz tego składa się dokumenty do tak zwanej szkoły pierwszego wyboru. Oferta jest bardzo bogata. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie od 1200 do 1400 uczniów. Ja tylko przypomnę, że standardowy rocznik w ostatnich latach to jest około 900. No to więc jest to wyzwanie. 18 lipca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół. Natomiast do 25 lipca kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs Policjant, który mi pomógł. Wygrana w konkursie jest wyróżnieniem dla funkcjonariuszy, którzy wykazali się bohaterską postawą w czasie pełnienia służby. Policjant, który mi pomógł, to konkurs, w którym nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem. Obecność funkcjonariusza policji na liście laureatów ogólnopolskiego plebiscytu to dowód uznania przyznawany przez społeczność lokalną. Konkurs ten ma na celu wyłonienie spośród wszystkich policjantów na terenie całej Polski, można powiedzieć, tych takich wyjątkowych, o wyjątkowym charakterze, charyzmie, którzy podczas swojej służby, swoim działaniem pomogli osobom pokrzywdzonym. Zarówno ten konkurs ma na celu, tak jak wspomniałem, wyłonienie takiego policjanta wyjątkowego, ale przede wszystkim promowanie tego zawodu policjanta i tego wszystkiego, co na co dzień robimy, czyli całej naszej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi. Służba w policji jest wymagającą i trudną pracą, ale zarazem wyjątkową. W każdym wydziale, na każdym stanowisku pracuje się inaczej. Coroczne liczne zgłoszenia do konkursu są dowodem na to, że praca i zaangażowanie policjantów są widoczne także na zewnątrz. Zazwyczaj zgłasza się konkretnego policjanta, no i oczywiście z opisem danej sytuacji, w której uzyskaliśmy tą pomoc. Zazwyczaj są to osoby, bardzo często zdarza się, że pomocy udzielają policjanci osobom pokrzywdzonym przemocą domową, czy też w sytuacji jakiejś wyjątkowej w trakcie wypadku drogowego. Zdarzają się też policjanci, którzy narażając swoje życie i zdrowie ratują ludzi z pożarów. Laureatów konkursu wybiera komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz laureaci trzech ostatnich edycji konkursu Policjant, który mi pomógł. Policjanta do konkursu może zgłosić osoba indywidualna lub instytucja, której policjant w ciągu całego roku pomógł. Tutaj chcemy promować przede wszystkim profesjonalizm i zachowanie policjantów, którzy w ciągu swojej służby pomagają osobom pokrzywdzonym. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja bieżącego roku. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich to wszystko. Zapraszam na kolejne wiadomości już jutro. Spokojnego wieczoru.